Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu nawet podczas kolejnych obostrzeń działa na ile to możliwe. Dla mieszkańców gminy Skarbimierz przygotowuje kilka ciekawych wydarzeń. Ostatnio przy tych obluzowaniach mówiono o tym, że można w jakiś sposób realizować próby do przedstawień. Próbujemy część, szczególnie wokalną, pojedyncze osoby ściągać i próbować. Szykujemy po prostu taką niespodziankę dla mieszkańców gminy, żeby w Dzień Kobiet, może w okolicach Dnia Kobiet, jeżeli się da, to zaprosimy część ludzi tutaj do Żłobizny na ten spektakl, a jeżeli nie, to spróbujemy zrobić go na żywo online, no żeby każdy mógł w swoim komputerze obejrzeć jakieś najlepsze życzenia dla pań. W każdym razie te osoby, które chcą to przygotowywać, w jakiś sposób przeżywają. Jest to coś jakby, które nie robiliśmy jeszcze nigdy. Mam nadzieję, że wyjdzie, mam nadzieję, że dojdzie do tego, będziemy szykować znowu scenę i tak dalej. Ten projekt nasz Męcina Lipki 45-2020, a już 21 nawet, no można powiedzieć nabiera kształtów mimo pandemii. Wykonana została w Instytucie Śląskim wystawa, która poświęcona jest właśnie temu tematowi. Ona stanowi jakby zalążek do wydania albumu dużego o tych naszych wzajemnych kontaktach tych dwóch wiosek. Ja nie widziałem jeszcze tej wystawy, ale wydany jest przewodnik po wystawie. Wygląda to bardzo obiecująco i sympatycznie. Nie ukrywam, że w albumie, który będzie wydawany w tym roku, no, poszerzamy te wszystkie treści, pracujemy nad tym. No i taki plan jest w tej chwili, że w Opolu, bo Instytut Śląski jakby przygotował tą wystawę, będzie jakby formalne otwarcie tej wystawy, ale to też czekają ci Państwo na to, żeby można było przynajmniej ze 20 osób na taką wystawę zaprosić, a potem pójdzie pewnie do sieci. W Limanowej, w gminie Limanowa, naszej zaprzyjaźnionej, ma być ta wystawa, jak dobrze pójdzie, końcem kwietnia i myślę, że gdzieś na przełomie czerwca i lipca u nas w Lipkach, w jakiej formie to jeszcze nie wiemy, ale chciałbym, żeby towarzyszyło to jakiejś naszej imprezie, może Świętu Lipy, może innej. Chcielibyśmy, żeby znowu móc zaprosić naszych przyjaciół z Męciny w góralskich strojach, no i jakby poświętować, oby można było.